Siema, siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager, e, który mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i sprawdzajcie ofertę partnerów. E, wszystkie linki na dole w opisie. Tymczasem e, wracamy sobie oczywiście do naszego Fenerbacze po to, e, no właśnie, żeby coś porobić. I to określenie coś porobić jest bardzo dobrym określeniem, bo my jesteśmy w takim etapie zespołu, e, który jest fajnie skonstruowaną ekipą. I jestem naprawdę... E, e, jestem naprawdę zadowolony z tego, jak to wygląda. Fajnie by był jakiś element dodać, ale też głupio, żebyśmy robili to w jakiś sposób, wiecie, na siłę. Ten Arda Geller jest zawodnikiem, który chodzi mi po głowie. Jest piłkarzem, którego naprawdę bym chciał. E, z Trabzonem niestety zaledwie remisujemy ale na spokojnie, e, natomiast no, myślę o tym Ardzie Glerze i o tym, jak ewentualnie pozyskać na niego środki no i jest opcja, żeby to zrobić, pozbywając się jednego z naszych zawodników e, którzy nie do końca są podstawowymi piłkarzami, po pierwsze tak no, ten ziomal nam nie przyniesie pieniędzy natomiast, przynieść pieniądze może nam Chingiz Inder, albo Ildis, to jest dwóch zawodników, z których możemy zarobić hajs e, on się cały czas rozwija i nie jest niezadowolony ze swojej roli. Natomiast tutaj... Chociaż nie, on jest zadowolony z minut. Hmm. Finansowo 17. No nie no, czyli Chingis Inder jest zawodnikiem, z którego moglibyśmy zdecydowanie chętniej wyciągnąć pieniądze. No, no bo realnie yy, kogo moglibyśmy się jeszcze pozbywać? Tego ziomka, ale to jest 7 milionów. To, 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 to w ogóle nikogo nie interesuje. Sojunczu nie możemy, tego ziomka nie możemy. To jest jedyny klucz do zarobienia pieniędzy. No, chyba, że Real Madrid będzie chciał, ha chciał Hakima Zijeka, który, mówmy się, nie jest nieudanym transferem, ale nie jest na pewno najbardziej udaną, jakby transakcją ever, nie? No, a tutaj ten Arda Geller, no to by tak śrało. Hmm. Zyle do Newcastle, ok. No nic, i tak musimy chwilkę poczekać. Zobaczmy, co nas spływa. Brugia chce tego zawodnika. Ta brugia, która nas wyeliminowała, słuchajcie, z gry. Ale dobrze, no nikt go wezmą, oni będą mieli teraz więcej spotkań. A on w lidze belgijskiej, jak najbardziej, będzie mógł sobie yy, pograć w piłeczkę. Więc to mamy zrobione. Yy, I czekamy w takim razie na to, co dalej z tym glerem. Jakby, no, no bo. No, możemy spróbować tego z IK im dać, ale czy on ich zainteresuje? Ale on by się do Realu nadawał, uważam. W sensie na takiego głębokiego, rezerwowego, jakościowego, może by go wzięli. Zatem, no i tak nie pozostaje nam nic innego, tylko trochę poczekać, bo yy, no jesteśmy w fazie obrażenia Realu Madryt, tak? Tak jest. Więc jeszcze chwilę to musi tutaj nam. E, niestety zająć, więc obserwujemy sytuację patrzymy jak dzieje się to przed meczem z Baszach Shehir e, piątek w podstawowym składzie, co nas oczywiście jako e, kibiców tutaj cieszy natomiast e, no my musimy porobić zmiany, więc tak Sanchez, e, dalej Philips, dalej Soyuncu, dalej wszystko, e, zatem zobaczmy ten mecz u siebie Wygrywamy po bramce Uzuna, tak dla odmiany, ale też po, pochwalmy Nesa Unala, bo on z regularnością dokłada te trafienia, więc jest to um, coś, co naprawdę mnie cieszy. Jeżeli chodzi o tabelę ligową, no to nad Galatasaray ta przewaga jest, ale ona jest naprawdę nieznaczna. Mimo braku przegranej, e, to jest tylko trzy punkty, no bo tak naprawdę mamy bardzo pod... no, to, to są te trzy punkty, to jest ta jedna porażka, która nas tutaj dzieli. Mamy cztery gole przewagi nad nim, jeżeli chodzi o, o, o różnicę bramkową, no ale to nie są. Wiecie, to, to nie jest naprawdę coś niesamowitego. Tu mamy dogadane wypożyczenie do brugi, więc my je akceptujemy, bo one jest krótkie, bez opcji wykupu, bardzo potrzebne, więc to mnie cieszy. No i teraz plan jest taki, żeby czekać tylko i wyłącznie na to, jak tam ten real a już możemy to zrobić, no i próbować iść po tego Arda Gellera, no bo uważam, że naprawdę, widząc to, jak on nie gra, no to, no to żal chłopa, no. Gdzie ty jesteś Arda? Arda Geller, zaproponuj kupno e, i wjeżdżamy tutaj z moim zdaniem ciekawą propozycją, bo dostają piłkarza równoznacz... równorzędnego pod względem oceny ogólnej, a my wrzucamy im tu jeszcze 20 milionów i co wy na to? I oni chcą ma zjechać! So, Hakima Słuchajcie, układa się to pięknie, po prostu. E, ale ja chcę tutaj jak najbardziej ostrożnie podejść do tej transakcji finansowo. 20 milionów, 10% kolejnego transferu. Wraca Arda Geller. Słuchajcie, wraca Arda Geller. Wraca na warunkach doskonałych dla naszego klubu. I jeżeli ta kariera by się źle potoczyła, to on w taki sposób właśnie mógłby wrócić do, e, do, do Fenerbacze. No, piękna sprawa, no po prostu fantastycznie. Negocjujemy z samym zainteresowanym yy, warunki tego już kontraktu yy, Tam było 20 milionów, tak? Czyli to będzie 4 miliony dla niego. Yy, kluczowy piłkarz stary, jakby tutaj wiesz, ty wracasz na stare śmieci, ale no, no to, 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 to absolutnie nie jest powrót też z podwiniętym ogonem, bo wiemy ile się nauczyłeś. Brak klauzuli odstępnego. My chcemy mieć wpływ na twoje ewentualne odejście Jak powiedziałem, 4 miliony, tak? Yy, jest. Tu dajemy ci... Nowe z przesady. Tyle. Tyle. Uważam, że to jest bardzo fajny kontrakt. No i oni oczywiście go akceptują, no bo obsypujemy młodego złotem, nie? Ale wiemy doskonale, ile on jest warty. Wiemy doskonale, jaki to będzie hype e, na powrót tego zawodnika. I w momencie, w którym e, naprawdę czeka nas bardzo mocna walka o mistrzostwo, my sprowadzamy piłkarza, który jest. No, no, niesamowitą pomocą w tej walce, tak? E, pozbywamy się z Jeka, który nie. No, no, no po prostu troszkę nam to. E, nie tyle, też. Kurczę, przesadzałbym, gdybym powiedział, że nam to nie siadło, no bo bez przesady. Arda Geller może grać tą pozycję i nie ma minusa. I nic tu nie musimy zmieniać. Wymieniliśmy dokładnie jeden element. Cyk-cyk. No ale dodajemy sobie turka Dodajemy turka z nieprawdopodobnym potencjałem Jakim jest Arda Geller No wszystko nam się tutaj pięknie układa Plan rozwoju byku No ósemki ty nie Znaczy najpierw numer No ósemki nie dostaniesz Gdyż ta jest zajęta e, Dziesiątka jest zajęta No to możesz dostać Panie kolego Osiemnastkę Plan rozwoju Powiedz mi Ile ci to zajmie 61 jeden tygodni no dobrze, czy możemy Ci podnieść pracowitość w obronie? Nie możemy, no bo ja bym ci widział jako taką ósemkę. No to podnieśmy Ci na razie, dajmy Ci... Mm... Dynamo mu dajmy, co? Czyż tak naprawdę, no może cień? No i chciałbym, żeby ten Arda grał tutaj, no bo... Co, no Szymańskiego nie cofniemy na środkowego pomocnika. No bo nie ma takiej możliwości, za długo No to prędzej można cofnąć tam Gellera On jest niezadowolony, że w ogóle Nie grał też trochę, w sensie z wyników Ogólnie jest niezadowolony, no ale tutaj ten No dobra, słuchajcie, tak to wygląda eee... To co, Arda Geller prosto z samolotu Czy my gramy u siebie? Jeżeli gramy u siebie, nie, gramy na wyjeździe No to nie prosto z samolotu, jakbyśmy grali u siebie To by wyszedł na to spotkanie No ale, że nie gramy u siebie, to jeszcze poczeka eee, I tak, Demiral zmieni się tutaj Eee, Arda Güler w takim razie jeszcze sobie odpocznij, zagramy sobie w ten sposób, eee, Yildiz i Under w ten sposób. No i dobra, jesteśmy gotowi na to spotkanie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Na wyjeździe remisujemy Chingis Under strzela Gola. No, wydaje mi się, że ten dodatek Arda może być tym takim też zastrzykiem. Dodatkowej motywacji Którego ten zespół potrzebuje Bo troszeczkę tutaj Nam się pozwalniało Troszeczkę tutaj straciliśmy rezon No goni nas Goni nas ten Galatasaray Na szczęście w nie w jakimś zawrotnym tempie My oddajemy tego juniora I to bardzo dobrze, że to robimy Bo on nam się tutaj powinien fajnie rozwinąć No ja jestem zadowolony Z tego w którym kierunku to zmierza Bo nie musimy w tym sezonie robić Eee, już żadnego transferu, mamy dużo pieniędzy, czyli możemy spokojnie gromadzić środki, po prostu czekając, eee, i przyszły sezon, zobaczcie. No to może być Uzun, Unal, Szymański, Giller, Kukcu. Nie brzmi to źle, naprawdę nie brzmi to źle. No, mamy jeszcze tego Sancheza, którego możemy tutaj wprowadzić. To też jest, też jest opcja, którą można zrobić. Natomiast, no, czy to zrobimy. No, trzeba się zastanowić, czy, 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 czy będziemy go wykupywali. No bo jednak to są jakieś pieniądze, to jest kilkanaście milionów. No dobra. Leciutko straciłem wątek przez sprawy przewijaniowe, więc musicie mi wybaczyć. Natomiast. Nie, no chyba po prostu lecimy dalej do meczu, tak jest. No i to będzie debiut Ardy Güllera. Tak mi się zdaje, że mam rację. Zatem przechodzimy do tego spotkania, Arda Güler powraca. Reszta drużyny jest gotowa i w tym spotkaniu mamy impuls Ard... impuls przynajmniej taką mam nadzieję, patrząc na to, że mecz w końcu wygrywamy. Patrzymy na ocenę Ardagelera. 6, ,3. więc no ten impuls taki na razie delikatny. Natomiast słuchajcie, no w perspektywie był to transfer tak czy siak genialny z punktu widzenia e, po prostu pozbycia się e, z Jeka, który nie był absolutnie problematyczny i tutaj złego słowa o tym zawodniku nie, nie, nie chcę powiedzieć. Zmierzam jedynie do tego, że no, to, to był po prostu genialny ruch na przyszłość, na teraz, na jakby z punktu widzenia tureckiego. Natomiast słuchajcie, gramy teraz w Pucharze. Ja wcześniej nie widziałem, że to jest starcie Pucharowe. No, jest ono tak na ostrzu noża, że tutaj za bardzo nie chcę mieszać jakoś mega mocno. W sensie nie zagra Szymański, on odpocznie, zagra Fred z Philipsem, Sojunczu z Chanem. Tu chcę zobaczyć ciebie i tu. Chce zobaczyć Mildura, Muldura, przepraszam. I Ildis musi jeszcze dostać szansę. No to dostanie ją za trosarda. Więc w ten sposób troszeczkę gorszy skład, ale nadal ok. I wygrywamy. W sensie remisujemy, ale gramy dalej. E, no, Uzun jest naprawdę niesamowitym piłkarzem. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy tutaj za bardzo niewielkie pieniądze ściągniętą prawdziwą perłę. E, I. To jest taki moment, w którym, też mając naprawdę fajne pieniądze, warto pomyśleć o tych piłkarzach, których już w klubie mamy. Spojrzeć na to, czy ci, na których nam najbardziej zależy, są zadowoleni chociażby ze swojej sytuacji. I patrzymy sobie właśnie na Uzuna. No i Uzun nie do końca zadowolony jest z kontraktu. No, a umówmy się. To jest piłkarz, który jest bardzo nisko w tej tabeli płac. No a powinien być bardzo wysoko. I to jest moment, w którym trzeba. Z tym ziomeczkiem porozmawiać. Gdzie ty jesteś, panie Uzun? Negocjuj kontrakt. No bo tutaj trzeba naprawdę sprawić, żebyś ty chciał z nami zostać jeszcze wiele długich lat. Po pierwsze, ważny piłkarz, akceptujemy. Nie ma problemu, byku. Chcielibyśmy, żebyś dodał dwa lata. Ty chcesz bez przedłużenia, czyli dodamy rok na twoim kontrakcie. Super. Zawsze coś. Brak klauzuli odstępnego. Super. To jest bardzo mały kontrakt i nawet powiem szczerze, eee zróbmy to tak, i to jest bardzo, jakby uważam, że to jest okej okay, pieniądz, on jest zadowolony, my jesteśmy zadowoleni, nic... Tylko się e, cieszyć Dostajemy informację, że Renato Sanchez za gra No ale w tym momencie już raczej no, no chociaż mogą jeszcze nam go cofnąć Bo to jest w sumie początek stycznia e, Chociaż nie, to będzie luty, to będzie koniec Odwołali go Tak, zabrali go teraz Żeście dali tą informację No dobra, ale słuchajcie, mamy e, Wydaje mi się skład, który i tak do końca sezonu Powinien nam się dokulać Markus Rashford, a propos kulania się To tam gdzieś po Bundeslidze się e, rozbija no, wydaje mi się, że nie będziemy się tutaj bawili już w żadne do dokoptowywania zawodników. Mamy tego Calvina Philipsa w środku, mamy tego naszego Turka, mamy Arde No ma grał ten Sanchez, wydaje mi się, że to wszystko powinno w miarę nam wystarczyć. Mógłbym dołożyć jednego zawodnika, ale wydaje mi się, że już nie będziemy tego robili, co jakby. To by musiało być wypożyczenie, żeby też zaoszczędzić pieniądze, żeby tutaj nie ruszać z jakimś wielkim transferem, biorąc pod uwagę to, że chcielibyśmy tego kuksu u siebie mieć, więc wydaje mi się, że spoko. Chelsea za prawie 200 milionów kupuje Federico Valverde i tak jak sam fakt tej ceny absolutnie mnie nie dziwi, tak to, że Real Madrid pozbywa się Urugwajczyka, no to muszę powiedzieć, że jest czymś mega zaskakującym. Natomiast tak, kończ się to okno transferowe. My dostajemy tutaj informacje na temat Tego juniora, którego mamy w szkółce O, który wreszcie skończył, proszę bardzo, urodziny Więc przenieśmy go sobie do drużyny seniorskiej No i wydaje mi się, że też ruszymy na poszukiwanie Jakiegoś juniora jeszcze Żeby mieć chociaż troszkę więcej tych zawodników Więc rozpocznijmy sobie scouting Weźmy sobie Turcję 9 miesięcy, typ Mocny w obronie prawego obrońca, poszukajmy sobie prawego obrońca e, więc tak to robimy tamtech skautów sobie zostawiamy, tymczasem chciałbym sobie jeszcze jednego zawodnika sprawdzić a mianowicie Zeki Czelik e, to jest piłkarz, którego wielokrotnie mi tutaj proponowaliście e, ja chciałbym sprawdzić jak on wygląda, natomiast obawiam się że to nie jest poziom, który nas do końca interesuje. Natomiast e, na pewno jest na przykład poziom wyżej niż Muldur, prawda? Więc jest to jakaś opcja, e, żeby sprowadzić sobie kolejnego, też tureckiego piłkarza. E, tymczasem, e, my w takim razie na spokojnie lecimy sobie dalej i tak. No, Demiral, ja nie wiem w ogóle o co tutaj chodzi. On nigdzie się nie rusza, zostawcie wy mi go wszyscy. E, my go mamy, jesteśmy zadowoleni. Nie zmieniam tu jednak faktu, że Demiral nie powinien być naszym podstawowym obrońcą, jeżeli my myślimy o jakimś graniu w lidze mistrzów poważnym, nie? To jest, to jest fakt, który musimy wreszcie przyjąć też do wiadomości: że to nie jest środkowy obrońca na zwycięstwo, gdzie chociaż z drugiej strony bardziej prawa obrona powinna nas tutaj martwić. Dobra, na razie bez zmartwień, gramy ten mecz i wygrywamy. Uzun, Trossard, fajnie. Arda Geller spoko występ, Szymański odkręca się jeszcze powoli po kontuzji Ale wierzę w to, że polski rozgrywający tutaj niedługo będzie już w formie Do której nas przyzwyczaił z zeszłego sezonu Nawet gdyby zrobił połowę tego co w zeszłym sezonie Czyli dał 10 goli i 5 asyst chyba No to naprawdę byłoby fajnie No dobrze, tu zaprosimy sobie Sojunczu Tu zaprosimy sobie panów w takim układzie i zrobimy sobie zmiany jeszcze na lewej stronie defensywy. Yy, I tu zagra sobie Yildiz. No bo chciałbym, żeby on też dostawał szansę. Zatem to wszystko przynosi nam efekt w postaci kolejnego zwycięstwa. Kolejnej bramki Unala. Bramki Freda, który też w tym sezonie mam wrażenie dużo częściej pojawia się na liście yy, strzelców. Yy, no i słuchajcie, dzięki tym naprawdę solidnym występom w ostatnim czasie ta trzybramkowa przewaga urosła już do ośmiu punktów. Natomiast powiem szczerze, to co widzę tutaj. To jest coś, co mnie skrajnie przeraża. Bo my spadliśmy z Ligi Mistrzów do Ligi Europy po to, żeby trafić na, Me na Manchester, na Intermediolan. To jest naprawdę wielki problem. W sensie no to będzie totalna masakra. No dobra, panie Chan, pan sobie odpoczniesz, bo tutaj widzę zmęczenie. Panie Fred, pan sobie odpoczniesz. Szymański musi odpocząć. I w tym miejscu zobaczymy sobie Indera. I. Zagra sobie na ataku Cruz. Trochę przez przypadek, trochę nie przez przypadek. E, bo teraz wychodzi. Gdzie jest Yldis? A tu jest. Teraz wychodzi, że przydałby się ten nasz wypożyczony młody, nie? Teraz miałby szansę na grę. Mm. No ale dobra. Wygrajmy ten mer bo to wygramy. Dziękuję. 4 do 1. Piękna sprawa. E, więc fajnie. E, natomiast no pytanie, czy nie chcemy sobie go cofnąć z wypożyczenia, albo kogoś tutaj wrzucić, to jest, e, to jest teraz pytanie, bo się nam zrobiło trochę tych występów. Znaczy, to też jest tak, że nam się z, e, skotłowały tutaj e, bardzo mocno po prostu trzy mecze chyba, nie? I jak my się z tego odkręcimy, to nie będzie dramatu, no tylko trzeba się odkręcić. Dobra, czasu przed tym Interem trochę mieliśmy, więc te zmienione treningi mam nadzieję, że powinny nam pomóc. Ehm, no to jest Inter, który ma Lautaro i Thurama cały czas. Jest Aslan, jest Joelington, jest Palinia, bastonia Czerbi, De Bast, Dumfries, Carboni. No jest to Inter... Chciałem powiedzieć, że słabszy, ale z drugiej strony Di Marco cały czas jest. Oni mają jeszcze Kłoto, mają Alvareza. To jest naprawdę potężna ekipa. Oni wyszli po prostu z grupy ligi. Eee... No, będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko. Zobaczmy te zawody na Matca. Wygrywamy 1-3. Uzun, ty jesteś po prostu niesamowitym piłkarzem. Ale. Martwi mnie ten trosar, bo naprawdę, to ile goli on nam daje, to jest coś niesamowitego, nie? W sensie nie podoba mi się to, jak bardzo jesteśmy od niego powoli uzależnieni, a jest to piłkarz y, rezerwowy, tak? Y, wypożyczony, tak? Więc to jest taka rzecz, która troszeczkę mnie martwi. Dobrze, jeżeli chodzi o to starcie, to tutaj zrobimy sobie drobną zmianę i właśnie trosar odpocznie, zagra tu Ildis. I zrobimy sobie w ogóle tak. I tu zagra Ender. E, tu zaprosimy sobie Sojuntzu. E, więc fajnie się to wszystko nam układa. I czy chciałbym coś tu jeszcze zmienić? Nie. Jesteśmy gotowi na te zawody. Wygrajmy to na wyjeździe. E, muchas gracias. Strzela wreszcie Szymański. Dawno go nie widzieliśmy na tej liście strzelców. Więc spoko. E, no i w związku z tym szykujemy się już do starcia z. Interem, meczu bardzo istotnego, oczywiście, bo no, mamy tę przewagę, no ale to jest Inter, to nie. Jakby tutaj absolutnie ich nie lekceważymy. Wychodzimy po raz kolejny najmocniejszym naszym składem, no i mam nadzieję, że znów uda się wygrać. Przegrywamy jednym golem, ale awansujemy dalej, i to jest najważniejsze, bo eliminujemy naprawdę potężnych rywali. Ale ja widzę ten arsenal w tej lidze Europy i czuję, że na nich trafimy zaraz, a to są przecież zwycięzcy Ligi Mistrzów, więc sytuacja naprawdę. No nieprzyjemna z naszego punktu widzenia Dobra szykujemy się na to starcie Zobaczmy jak to będzie wyglądało Czy mają kogoś na kogo trzeba uważać Jest Boggio prawie jak Baggio e, Mam nadzieję że nie gra tak samo dobrze e, No dobra panie Arda Geller, Panie e, Demiral Nawet Powiedziałem panie Arda Geller, Bo byłem przekonany że on będzie zaraz zmęczony Ale nie jest Natomiast tak tu jest lekkie zmęczenie Więc zagramy sobie tak e, Tu zagramy sobie tak Chyba skończyliśmy te zmiany, co? Chociaż szczerze powiedziawszy, jeszcze bym zrobił tak po prostu. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Easy, peasy, lemon, squeezy. Arda Geller strzela wreszcie. Szymański zaczyna strzelać super, 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 no bo już jedna bramka polaka była, teraz dołożona druga, więc bardzo mnie to cieszy. Natomiast my musimy sprawdzić sobie plany treningowe, bo tych dwóch juniorów, których mamy tu, a w zasadzie jeden, jego czasami będziemy sobie używali, więc potrzebujemy, żeby on nam się tutaj rozwijał. Czy mamy jakiś fajnych zawodników? No niestety. Podpiszemy sobie tych. Jeżeli będziemy mieli właśnie 17-latków, będziemy ich podpisywali po to, żeby ich przerzucać do drużyny, żeby móc ich sobie, żeby móc ich sobie wyrzucić, żeby, żeby można było piłkarze sprzedawać normalnie i tak dalej. Żebyśmy nie mieli też dokoptowywanych tutaj sztucznie zawodników. Jeżeli chodzi o skład na ten mecz, to w dwóch meczu prowadzimy jednym golem. No i tak, chciałbym, żeby zagrał tutaj Under i żeby Uzun odpoczął odpocznie sobie także Emre Chan, ale nie mamy trochę kogo za niego dać, bo Soyuncu jest tu zmęczony, więc realnie to jest chyba najlepszy skład, który możemy sobie zaproponować. No, więc no, bardzo mocna ekipa, bardzo mocna ekipa wychodzi na te zawody, wygrywamy je w pracy Kadioglu Nala i Szymańskiego, e, więc wraca do dobrej dyspozycji nasz zawodnik, naprawdę, to jest mega istotne. E, no i chciałbym zobaczyć sobie przede wszystkim, oczywiście no, widzimy jak on gra, ale chciałbym zobaczyć jak wygląda w tych spotkaniach e, pan e, Arda Güler, bo to mnie bardzo interesuje. Pan Arda Güler tych spotkań ma niewiele Oczywiście na razie no bo to jest 11 meczów ale Są asysty są bramki czyli on Na tej ósemce e, Daje radę no ale Żeby był tą ósemką tak Na 100% No niestety Trzeba tutaj e, Bardzo dużo pracy W sensie no za dużo pracy Bo to go powstrzyma no trzeba się zastanowić Jak to rozwiązać no Wydaje mi się, że myśląc o przyszłym sezonie, po prostu Szymański będzie musiał być skrzydłowym. Ja widzę, Ilonda Linda jest dziesiątki, no ale tak to trzeba będzie zrobić. No chyba, że Arda Geller będzie skrzydłowym, słuchajcie. Jeżeli, jakby to też jest sytuacja, którą my możemy zaakceptować, jak najbardziej, bo wydaje mi się, że on spokojnie na to skrzydło może wskoczyć. To nie jest taki, wiecie, najszybszy zawodnik, ale to byłby taki ukryty, rozgrywający na prawym skrzydle, to też jest jak najbardziej do zrobienia, i to na, nad tym też można myśleć. Zresztą to jest piłkarz jeszcze w takim wieku, że nad tą dynamiką e, można popracować. Oczywiście, to jest tak, że jeżeli ktoś jest szybkim piłkarzem, to też rodzi się szybkim piłkarzem. Tak to wygląda, że jakby trzeba mieć te predyspozycje, ale oczywiście pewne rzeczy można wypracować, pewne rzeczy można wzmocnić i będziemy starali się o to tutaj walczyć. Tymczasem w tym spotkaniu będzie sporo odpoczywania, bo szykujemy się już tu, rzecz jasna, na starcie w lidze Europy. Calvin Phillips chyba tam jest zawieszony, więc tym bardziej go tu sobie wykorzystamy w tym meczu. Szymański odpocznie i zagramy sobie w tym układzie. Unal odpocznie i. No, teraz brakuje tego jednego, nie? Mm. Jetson ma plus 9 na prawym. Gleason, przepraszam. Zagraj sobie w tym jednym meczu, chłopie. Zobaczymy, jak to będzie. Że my to wygraliśmy. To jest dla mnie nieprawdopodobne. Ale wygraliśmy. Mam wrażenie po tych wszystkich symulacjach, też, że bardzo dobrą, jakby bardzo mocno widać renomę takiego klubu jak Fenerbahce w lidze tureckiej. I po prostu my, czasami, wbrew zdrowemu rozsądkowi, patrząc na składy, jesteśmy w stanie e, robić te wyniki. I, 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 to jest, I to jest niesamowite. No dobra, szykujemy się na to starcie. Patrzymy sobie na e, Basków. E, Typowy skład Atletiku z Douglasem Louisem, z Bachem, prawda? E, typowi baskijscy piłkarze na ławce rezerwowych, między innymi Leonardo, e, z, z Urbik, prawda? No, to, co ufal, znany wszystkim Bask z Czech, prawda? Dobra, no ale co zrobić? Jesteśmy gotowi, szybka symulacja tych zawodów i pierwszy mecz remisujemy, zatem wszystko rozstrzygnie się e, na Mestaja. Chyba? Zaraz się dowiemy. Tymczasem, szykujemy się na to spotkanie w Lidze. Patrzymy sobie na raporcik, niezbyt jakoś tutaj przykładając wagę do tego, co widzimy. Nie ma co się oszukiwać. Szykujemy się, jeżeli chodzi o naszych zawodników, patrząc w ten sposób, że ty sobie zagrasz, ty na pewno musisz zagrać. Uzun, widzę, że brakuje mu szarpnesu, więc wolę, żeby zagrał nawet kosztem drobnego zmęczenia. Mm, jest chyba okej, okay. no jeszcze ty byś mógł wystąpić, bo ty teraz zaczynisz nam tu płakać i jęczeć. Szczerze powiedziawszy, zagraj w tym meczu. Niech stracę. No, tracimy to dwa punkty w tym spotkaniu, bo Trossard i Giller strzelają, ale to daje nam jedynie remisik. E, no, ale dobra, słuchajcie, też na spokojnie, nie wszystkie mecze da się wygrać, a też tam mieliśmy drobny bufor. E, San Mames, nie Mestaja. Mestaja to jest e, ten, Walencja chyba. Tak mi się wydaje, że tutaj się lekko zakręciłem. Tak czy siak, gramy z e, klubem z Bilbao. No, jesteśmy faworytami raczej tego starcia, No ale było 1-1. To jest ciężki wyjazd, zobaczmy. Ekipazo, po prostu, ekipazo. Piękna sprawa, że udaje się tutaj tak zwyciężyć. No bo trafiamy na. Z drugiej strony, ciężko trafić tutaj już na tym etapie na łatwą ekipę, tak? No ale trafiamy na zespoły bardzo takie niewygodne, nieprzyjemne, gdzie, gdzie można się potknąć. Na szczęście tego nie robimy. No, i jestem z naszej drużyny naprawdę bardzo zadowolony. No, to co? Szykujemy się do tego starcia z Sivasporem. Tak chyba nazywa się ten zespół. Jeżeli dobrze kojarzę, herb. Tu zrobimy sobie tego typu zmianę. I tu zrobimy sobie tego typu zmianę, bo to nie tylko chodzi o rotację dla zdrowia, ale też o rotację dla tego, żeby grali ci zawodnicy, których potrzebujemy. No, Szymański tutaj się odpalił tak, że, że ziomal goni. Ja nie pamiętam, on może w bonusie wiecie. Może w kontrakcie ma bonus od bramek. Ja o tym zapomniałem miałem i ten i po prostu musi szybko nadrobić, bo inaczej wiecie, będzie problem. Teraz tak, patrzymy sobie na to, co dzieje się tutaj. Czy mamy jakiegoś juniora, który nas interesuje? Na no średnio bym powiedział, ale przecież miałem ich brać, okej, okay, dobra, więc robimy to w ten sposób. Cyk, 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 cyk. Ma oczekiwania, słuchajcie, nasz ten defensywny pomocnik. Ale jakie on ma oczekiwania? Poinformował nas, że nie podjął. Pan próby, by rozwiązać kwestię tego, jak często pojawia się na boisku. Nie chcemy niezadowolenia w drużynie, więc prosimy, by wypożyczył pan go do innego klubu. Ty poszedłeś ryczeć do zarządu, że nie grasz? Naprawdę poszedłeś wyjść do zarządu, że nie grasz w piłkę? Dawno mnie nikt tak nie zdenerwował. Serio, dawno nie poczułem się tak zdradzony przez własnego piłkarza. Oj, gościu, gościu, gościu. Zdenerwowałeś, Jose Mourinho. Naprawdę jakby wśród tylu trenerów, którzy są na świecie, ty akurat zdenerwowałeś, Jose Mourinho. Akurat zdradziłeś, Jose Mourinho. Jakby... Można zrobić rzeczy głupie i można zrobić to, co ty zrobiłeś. Jakby... No, współczuję. Nie rozumiem. E, więc tak, e, na pewno podpiszemy sobie tu Dubła. E, proponujemy mu umowę e, i zapraszamy go do współpracy. E, więc to jest pierwszy ruch, który wykonujemy. Patrzymy sobie na zawodników, jeżeli chodzi... Nie, nie oszukaj zawodników, tylko ja powinienem gdzieś mieć ich poskautowanych. Zobaczmy. Ty nie masz dla mnie raportu. E, ty masz dla mnie raport odnośnie tych wolnych, którzy mogą nas zainteresować. Omal... Po prostu wszyscy już nie są wolni. To też jest, też jest możliwe. Nie kończycie kontrakt, nie? Szkoda, Paweł. Bo ciebie to, kurczę, brało do tej drużyny z... naprawdę, z... naprawdę chętnie. To jest w ogóle fajny piłkarz, no, ale wątpię, żebyśmy mogli go pozyskać. Natomiast powiem przy Siri to jest taki zawodnik, którego warto by było, żebyśmy sobie tutaj e, wrzucili pod zastanowionką, prawda? E, patrzę sobie jeszcze, czy tutaj jest ktoś ciekawy. Brich Samba, Mauro Icardi. E, tego ziomka znamy, no ale może będzie właśnie tutaj jeszcze ktoś wolny, kogo warto by było podpisać? Nie. No ty to się rozwijasz niezbyt piorunującą szybkością, mówmy się. E, dobra, czy ty masz dla mnie ten raport, gdzie będzie więcej wolnych zawodników? Jakby mu się kończył kontrakt. E, schodzimy tutaj, patrzymy. A ten był nic nie wart ziomalnie. No i dobrze. Chciałem kogoś na teraz, na już. I może być z tym problem. Ale słuchajcie, bo tak zacząłem się zabierać tutaj za te wszystkie. przeglądania i tak dalej. No ale realnie, no co, rozwiąże ten kontrakt i chciałbym rozwiązać kontrakt temu ziomkowi, ale nie mamy zastępstwa. Po prostu, nie mamy zastępstwa w tym momencie, więc nic tu nie mogę zrobić. Bardzo mnie to denerwuje. No ale nic nie jesteśmy w stanie zrobić, no bo... Ten ziomal jest za słaby, ten ziomal jest e, nie na tej pozycji za słaby. No nie mamy żadnego takiego wolnego zawodnika, którego chciałbym w tym momencie pozyskać i, i, i miałoby to też jakiś e, głębszy sens, no bo potrzebujemy kogoś z taką mocną siódemką z przodu. No nie mamy takiego piłkarza, no. E, więc tak bardzo jak nie chcę tego zawodnika mieć w klubie dłużej... Tak bardzo niestety chyba musimy go po prostu zostawić i tego dbła e, raczej nie będę pozyskiwał tutaj. Dobra, e, szykujemy się w takim razie na mecz Galatasaray. To jest six pointer. Jeżeli to wygramy, to słuchajcie, mamy mistrzostwo. E, drobne wkradły się tu minusy przez to, że była przerwa, ale myślę, że damy spokojnie radę. I dajemy radę. Uzun, chłopie, jesteś niesamowity, ale też trzeba... Zauważyć wkład całej drużyny. Arda Geller z oceną 6,5 jest najsłabszym na placu. Oczywiście, Mert, tam widzę, że e, gorzej wypadł, no ale to jest w ogóle też piłkarz rzucony, trochę bez, e, bez pozycji. E, natomiast ogólnie wygląda to naprawdę dobrze i w tej lidze dajemy radę i przyznam szczerze, do końca sezonu podpiszemy sobie tego dubła, e, bo teraz, jak widzę, kto wszedł, to przyda nam się jednak mimo wszystko taki dodatek, dlatego on nie dostaje jakiegoś tam bonusu czy coś, e, bo. Z tego, co mi się wydaje, to my tego ziomala, przynajmniej tak bym chciał, wzięliśmy do końca tego sezonu. Zobaczmy zresztą, jak to wygląda. Patrzymy na finanse, patrzymy na kontrakty. Nie, no nie wzięliśmy go do końca sezonu, czyli on ma jakby półtora roku, tak? Tak jest, ale my nie mogli go po tym, po zamknięciu okna transferowego sprzedać, więc yy, jakby on zdaje sobie sprawę, w jakim jest miejscu, my zdajemy sobie sprawę, w jakim jest, yy, w jakim jest miejscu, i ma to moim zdaniem głęboki sens, yy, żeby na tę chwilę go trzymać. A swoją drogą ja nawet nie wiedziałem, że on jest tak multipozycyjny w sumie. To to naprawdę nie wygląda źle. I my go sobie możemy nawet przerobić tutaj delikatnie na tego SP. Żeby on nam tych parę pozycji mógł tutaj zagrać. Spoko, spoko. No to wychodzi to naprawdę nie najgorzej. No i na sam koniec tylko... Jemu, damy sobie oczywiście tutaj taki trening, żeby to było gotowe. No i wydaje mi się, że tu wszystko, chociaż nie, tam czeka nas zaraz festiwal spotkań, więc jesteśmy słuchajcie, gotowi na to, żeby w tych meczach wziąć udział. Zatem Dubois przychodzi do naszego zespołu. Czy łapie się na ławkę rezerwowych? To jest teraz pytanie. No ale nie wydaje mi się. Po prostu on jest tym pierwszym, który jest poza ławką, lekko uzupełniającym naszą kadrę. Kadrę, która teraz tymi spotkaniami musi przygotować gotować się do meczu z Sewiją. No, spotkanie w Lidze Europy z Sewiją to nigdy nie jest spotkanie miłe, bo wszyscy kojarzą te mecze finałowe, kiedy to Sevilla wygrywała, ale my trafiamy na nich po drodze, żeby dojść do finału, oni też eliminowali inne ekipy po drodze, więc ym, jest to informacja średnio przyjemna, no ale co zrobić? Mam nadzieję, że uda nam się wygrać, ale czy uda nam się wygrać? Jak to wszystko będzie wyglądało? Przekonacie się o tym w kolejnych odcinkach za dziś. Bardzo Wam dziękuję.